W dniu dzisiejszym w godzinach porannych Państwowa Straż Pożarna w Dzierżoniowie dostała zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów osobowych na ulicy Złotej w Dzierżoniowie. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zgłoszenie potwierdziło się. Rzeczywiście zastaliśmy zdarzenie dwóch pojazdów osobowych. Jeden pojazd leżał na boku, w tym pojeździe przebywała osoba nieprzytomna, którą musieliśmy ewakuować. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji osoby poszkodowanej z pojazdu, zabezpieczeniu pojazdów poprzez odłączenie akumulatorów, sprawdzenie tutaj terenu wokół pojazdu. Było wezwane lotnicze pogotowie ratunkowe. W zdarzeniu również brały udział 3 zespoły ratownictwa medycznego, kilka patroli policji, 2 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, Ochotnicza Straż Pożarna z Tuszyna, Ochotnicza Straż Pożarna z Mościska. Droga na czas działań tutaj ulica Złota jest zamknięta. Jedna osoba, która była uwięziona w pojeździe, była nieprzytomna, 3 osoby z tego zdarzenia były przytomne, były one poza pojazdami w momencie naszego przyjazdu.